domu biskupa Siedleckiego znajdują się od 2010 roku niezwykłe organy. Zostały one odnalezione na strychu kościoła w Pruszynie, kilka kilometrów od Siedlec, i okazało się, że mają niezwykłą historię. Zostały wybudowane w latach 1744-45 przez brandenburskiego budowniczego organów Joachima Wagnera. Był to niezwykle wpływowy i bardzo znany organmistrz w czasach Jana Sebastiana Bacha. I znany był ze swojej kreatywności w zakresie tworzenia prospektów organowych, a także budowania i wielkich, i miniaturowych instrumentów. Szczególnie w tej drugiej dziedzinie miniaturyzacji organów miał szczególne osiągnięcia, ponieważ jest uważany za autora systemu podwójnej transmisji. Wiatrownicy, która pozwala na to, aby z jednego kompletu piszczałek uzyskać wiele kombinacji brzmienia dzięki podłączeniu ich do większej ilości klawiatur. I taka sytuacja ma miejsce właśnie w tym siedleckim instrumencie Joachima Wagnera. Mamy dwie klawiatury, które obsługują jedną 6,5-rejestrową wiatrownicę, która dodatkowo podzielona jest, czy jest na część basową i dyszkantową, więc obsługiwana jest przez 22 wyciągi rejestrowe. Organolodzy zajmujący się czasami Jana Sebastiana Bacha mieli świadomość, że Joachim Wagner wynalazł takie urządzenie, jednak żadne z nich nie przetrwało II wojny światowej. To powoduje, że odkrycie z Pruszyna jest unikatową sytuacją i mamy jedyny taki zachowany instrument w Europie. Jak to się stało, że organy przetrwały II wojnę światową? Otóż pierwotnie wybudowane były w Warszawie w kościele świętego Benona, zamówione zapewne przez bractwo świętego Benona, złożone z Niemców zamieszkujących XVII i XVIII-wieczną Warszawę. Następnie w 1808 roku, po zamknięciu tego kościoła, trafiły do Pruszyna, wykupione przez właścicielkę dóbr pruszyńskich Helenę Chrapowicką. I tu w zaciszu podsiedleckiej wsi przetrwały zawieruchy wojenne, uniknęły bombardowania, które spotkało Stare i Nowe Miasto w Warszawie. Od 2011 roku na organach Joachima Wagnera w Siedlcach organizowane są koncerty i prezentacje. Udało się również nagrać płyty CD z serii Organy Joachima Wagnera w Siedlcach. Dziś zapraszamy Państwa do zapoznania się z nową produkcją Ewy Żeteckiej Niewiadomskiej, Organy Joachima Wagnera w Siedlcach, część czwarta. Obcowanie z instrumentem z epoki to wielkie szczęście dla muzyka, wielki przywilej. Weryfikujemy naszą wiedzę, coś o czym czytamy, co studiujemy. Otwiera się w niesamowity sposób nasza wyobraźnia dźwiękowa na artykulację, na brzmienie instrumentu. Thank you.
już czwarta, która ukazuje się z nagraniami dokonanymi na organach Wagnera w Siedlcach, nosi w tytule nazwisko Bacha. Organy są tutaj łącznikiem między nami i czasami twórczości kompozytorów z rodziny Bachów. Program płyty bowiem nie dotyczy tylko Johanna Sebastiana. Analiza drzewa genealogicznego rodziny ukazuje nam solidne muzyczne korzenie kompozytora. Symbolicznie stąd w programie odnajdujemy preludia chorałowe Johanna Christopha Bacha, wuja Marii Barbary Bach, pierwszej żony Jana Sebastiana. Ale na Janie Sebastianie również nie kończy się duch geniuszu rodziny. Spuścizna muzyczna jego synów na stałe wpisała się w bieg historii. Karl Philipp Emanuel Bach i Wilhelm Friedman, bo o nich mowa, niewątpliwie wykształcenie przyjęli od ojca, ale również jego uzdolnienia i wielką pasję. Rozwinęli jednak własną stylistykę i własny język wypowiedzi. Pod wspólnym nazwiskiem kryją się więc zupełnie różne osobowości. To połączenie i kontrast był inspiracją do stworzenia programu na nową płytę.